Pas to sieć sklepów spożywczych z 40 lokalizacjami w 25 miejscowościach. W swojej ofercie posiadamy ponad 50 tysięcy artykułów. Dziennie odwiedza nas kilkanaście tysięcy osób. A kartą stałego klienta może pochwalić się z ponad 140 tysięcy klientów. Mamy dwa centra danych połączone ze sobą światłowodem. 50 serwerów, kilkuset użytkowników. Systemy pracują na platformach Windows i Linux, a całą siecią zarządza dwóch administratorów. Wcześniej zdarzały nam się przerwy w łączności. Każdy sklep wymaga stałego połączenia z centralą. Brak takiego połączenia generuje realne straty finansowe. Doskwierał nam również brak kontroli kanału VPN. W Engine Firewallu każdy z tuneli VPN może składać się z maksymalnie 24 łącz internetowych. W praktyce oznacza to 100% dostępności sieci klienta. Oczywiście każdy z tych transportów może przesyłać inny typ ruchu. To oznacza to, że spięcie tuneli VPN w bardzo rozległej sieci nie zajmuje więcej niż zrobienie sobie kawy z ekspresu. Czego szukaliśmy? Pełnej kontroli ruchu VPN. Możliwości wyrzucenia niektórych danych na zewnątrz. U nas jest to wideo z monitoringu na sklepach. Pozostałe dane kompresujemy i przesyłamy bezpośrednio do centrali, dzięki czemu obniżamy koszty operatora. Kilkadziesiąt takich urządzeń redukuje koszty łączności w firmie. Rozwiązanie Barracuda wdrożyliśmy w 2009 roku. Wdrożenie trwało bardzo szybko. Sama instalacja na jednym sklepie zajmuje około godziny czasu. To jest tyle, co instalacja Windowsa. Kanały VPN działają sprawnie jak nigdy dotąd. Mamy zapewnione łącza backupowe 3G. Konfiguracja całej sieci odbywa się z jednego miejsca. Nakłady na dział IT wyraźnie spadły. Wdrożenie zwróciło się nam po 15 miesiącach.